Chciałbym, żebyśmy dzisiaj na warsztatach mówili sobie... Żebyśmy dzisiaj na warsztatach powiedzieli już sobie o podstawie słyszenia Boga. Najpierw będziemy mówili o tej podstawie słyszenia Boga i na kolejnych będziemy sobie już z tego miejsca wychodzili i uczyli się czyścić szeroko pojęty ogląd duchowy przez już świadomość perspektywy realnego słyszenia Boga. Najpierw dzisiaj temat słyszenia Boga. W chrześcijaństwie, szeroko pojętym chrześcijaństwie, słyszenie Boga jest normą. Mówi się, że się słyszy Boga. Każdy, kto się narodził z Bożego Ducha, twierdzi, że słyszy Boga. Ludzie proroczy szczególnie słyszą tego Boga. Szczególnie słyszący Boga ludzie. I teraz tak. Po pierwsze trzeba wiedzieć, że Bóg w pewnym sensie mówi przez cały czas. Cały czas mówi. Cały czas mówi. Osoba prorocza ona w zasadzie jest w stanie przez cały czas odbierać Boga. Cały czas. Ja dziś nie będę tego rozszerzał, ale w zasadzie cały czas odbiera Boga osoba prorocza. Jednak to nie oznacza, że odbiór Boga to jest coś, co Bóg chce powiedzieć do proroka, a jeszcze dalej, co chcę powiedzieć, przez proroka. Bo to są trzy różne przestrzenie. Boga odbiera się przez cały czas. Bóg mówi przez cały czas. Ale to, że mówi przez cały czas, to nie oznacza, że prorok ma podawaną dyrektywę jakąś konkretną. Nie oznacza to też, że prorok ma coś przekazać. Bo nawet gdyby odbierał dyrektywę, to też przekazanie jest rzeczą zupełnie inną. To tak jest gwoli takiego bardzo szerokiego wstępu. Oprócz tego, że Bóg mówi przez cały czas i prorok może odbierać przez cały czas Boga, bo Bóg mówi na przeróżne sposoby i przeróżne rzeczy przekazuje. Tak jak was uczyłem wcześniej, najczęściej ustawiczny głos Boga, który jest odbierany przez proroka, to jest szeroko pojęty stan Boga. Prorok odbiera stan Boga w różnych odcinkach, w różnych w ogóle przestrzeniach. Ale oprócz tego prorok też odbiera całą duchową rzeczywistość, która nie jest Bogiem, a przy tym niestety odbiera też rzeczywistość psychofizyczną. Więc zapętlenie jest ogromne odbiorne. A w zasadzie nacisku na osobę proroczą. Ogromne. Ogromne. I tak naprawdę to jest nie do okiełznania wszystko. Nie można tego okiełznać. Dlatego naszym zadaniem nie jest próba okiełznania tego wszystkiego.
Nie jest próba też ponazywania tego wszystkiego, bo to nie nasze zadanie jest w ogóle. Naszym zadaniem jest, aby osoby prorocze funkcjonujące w zespole to były osoby, które będą umiały wyodrębnić głos Boga, do ich życia, tak? W wyniku czego będą też umiały odebrać to, co Bóg chce przekazać przez nich. To nas generalnie interesuje. Oprócz tego interesuje nas też uporządkowanie każdej osoby proroczej. Uporządkowanie jej wewnętrzne. Dlatego, że oprócz tego, a w zasadzie przede wszystkim, zanim jesteś osobą proroczą, tak? Ty jesteś człowiekiem. Najpierw jesteś człowiekiem. I najpierw bardzo ważną rzeczą jest to, żeby twoje życie, ono było posiadało wysoki standard szczęścia. Bo powiem wam taką ważną prawdę, fundamentalną prawdę, że to nie jakby nasze nagrody w niebie, tak? One nie są związane przede wszystkim z naszym manifestem służby. Nie z tym przede wszystkim. Ale z tym, w jaki sposób my zrealizowaliśmy, tak? Boży plan osiągnięcia szczęścia dla nas. Z tym. To jest to. Ja chcę teraz na takim poziomie fundamentalnym powiedzieć o podstawowych elementach, sześciu elementach składających się na wyodrębnienie głosu Boga. Bo najpierw się tym zajmiemy, taką podstawową bryłą. Głos Boga do ciebie będzie zawsze posiadał te sześć elementów. One będą go zamykać w pewną bryłę, w taki sześciokąt. Zawsze. Uprzemy się na liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale. Trzeci rozdział od 7 do 12, to sobie przeczytamy. Ale zanim sobie to przeczytamy, takie wersety. Ewangelia Jana 3:33. Pierwsza rzecz. Bóg mówi do ciebie tylko prawdę. Żadna informacja od Boga, którą otrzymujesz w swoim wewnętrznym przekonaniu, o którym też będę mówił, myśli, ewentualnie jakimkolwiek przekazie, tak? Nie będzie stanowił informacji nieprawdy. Nie dostaniesz nieprawdy. Oczywiście twoim zadaniem jest znać prawdy Boże. Nie znasz prawd Bożych, no to nie możesz w ogóle podejść do tematu słuchania Boga. Przykład jakiś. Prawda taka. Kto sieje skąpo też żoł będzie. Tak? Rozumiecie prawdę Bożą? Dotyczy to każdej dziedziny życia. Tak? Siew. Finansowy, czasu, emocji. Prawda? Każdej rzeczy, którą możesz dać.
Bo siew jest ściśle związany z siewcą. Siewca to jest właściciel ziarna. I teraz tak, skąd posiejesz, skąd pozbierzesz. I na przykład otrzymujesz takie słowo, jako osoba prorocza. Nie powinieneś angażować na przykład swojego czasu w takim rozmiarze, w którym angażujesz, w tego czy tamtego człowieka. I ty wiesz, bo teraz cały czas, bo w ogóle wiecie, na czym my stajemy, że jesteśmy normalni. Ja na poprzednich warsztatach mówiłem o zagrożeniach podstawowych, o tym, że wychodzimy z zaburzeń, w ogóle ja już o tym nie mówię. A więc ja teraz zakładam, że prorok jest osobą, która świetnie rozumie, na przykład podział jego czasu. To jest podział, prorok ma rodzinę na przykład, tak? Że on nie zaniedbuje swojej rodziny, że on nie zaniedbuje pracy zarobkowej, tak? I teraz on normalnie funkcjonuje, czyli poświęca czas swój na przykład jakimś tam ludziom, prawda? I teraz otrzymuje słowo i to słowo brzmi w ten sposób. Nie powinieneś poświęcać tyle czasu tym ludziom. Zajmij się bardziej sobą. Tak? No ale Słowo Boże mówi, kto skąpo sieje, skąpo rządź będzie. Czy Bóg mógłby do ciebie powiedzieć taką rzecz, skoro powiedział, że jeśli się skąpo sieje, to się skąpo żnie. A jest to Bóg obfitości. Chce, żebyś żął soficie, prawda? Czy On może dać ci takie słowo, czy nie? Przemek, może czy nie może? Opowiedz głośno. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Dlaczego? Bo Bóg mówi prawdę. Na przykład Bóg powiedział tak. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Amen. To jest taka prawda. I na przykład prorok otrzymuje słowo, aby nie angażować wiary w coś, prawda, tylko oprzeć się na tym, co jest widzialne i doświadczalne emocjonalnie. Albo doświadczalne fizycznie jakoś, tak? Takie słowo, na przykład spójrz na tą sprawę, prawda? I przeanalizuj ją, tak? Na takim zwykłym, naturalnym poziomie. Czy to może być od Boga? Nie. Bo Bóg powiedział, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Tak? A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. A więc czy Bóg zwróci twoje oczy w jakiejś sprawie na to, co widać i powie, żebyś to przeanalizował, czy nie? Nie. Bo Bóg mówi co? Prawdę. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. To powoduje, że możemy z siebie wyciąć masę informacji, które do nas przychodzą od razu na dzień dobry. Ja od razu odcinam informacje, które do mnie przychodzą, na początku za pomocą prawdy. Jeżeli informacja, która do mnie przychodzi, nie wyczerpuje znamion prawdy, takiej czy innej, prawda? To nie jest to słowo od Boga. I koniec. I to jest bardzo fajna rzecz. Ponieważ Bóg mówi prawdę. Tak?
ponieważ Ewangelia Jana 3:33 mówi tak. Ewangelia Jana 3:33. Kto przyjął Jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Co mówi Bóg? Prawdę. Bóg mówi prawdę. Wiecie, dlaczego ja to tak mówię, jak do dzieci, do nas? Bo nam tak religia popsuła we mowach. W większości z nas. Albo religia, albo świat. Coś nam popsuło w głowach. Osoby prorocze muszą być szczególnie na to wyczulone. Choćby cię to kosztowało przeoranie twojego umysłu, rozumiesz? Jak pługiem. Po prostu. Bóg mówi prawdę. Bóg mówi prawdę. Taki zapis. Ewangelia Jana 3:33. Możesz sobie to przybić w ogóle na desce. 2 Koryntian 13:11. 2 Koryntian 13:11. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Bóg miłości. Co mówi Bóg? Bóg mówi tylko i wyłącznie miłość. Bóg nie powie tobie nic innego, co nie jest miłością. A więc głos Boga to głos miłości, tak? Skoro Bóg jest miłością, to On mówi miłość. I jeżeli prorok odbiera informację inną niż definicja miłości, to jest informacja nie z Boga. Na przykład. Przychodzi do ciebie słowo, abyś rozważył, posłuchaj, abyś rozważył zły uczynek drugiego człowieka. Co mówi słowo? Miłość nie myśli nic złego. Czy Bóg może powiedzieć do ciebie, abyś rozważył zły uczynek drugiego człowieka. Abyś na nim skupił swoją myśl i dokonał analizy takiego uczynku. Czy może być to słowo od Boga? Nie. Bo Bóg mówi miłość. Tak? To są bardzo ważne rzeczy, co do was mówię, bo to od razu spowoduje, że będziecie mogli wyciąć rzeczy zbędne. Spróbujcie sobie zerknąć na ten 13 rozdział 1 listu do Koryntian. Weźmy cokolwiek. Otrzymać od Boga słowo, aby odkryć czyjś grzech. Nie. Dlaczego? Bo to nie miłość. A jak nie miłość, to nie kto? Nie Bóg. Amen. Kto odkrywa uczynki złe? Zgadnijcie. Oskarżyciel. Braci. Jakie jest jego imię?
Lucjusz. Diabeł odkrywa grzechy. Bóg przykrywa grzechy. Jeśli to jest niezgodne z teologią, którą miałeś do tej pory, rozumiesz? To jest do nawrócenia. Ja wam to wszystko pokażę dalej, bo jako osoby prorocze będziecie przepełnione informacją o cudzych grzechach. Będziecie widzieć grzechy jak na dłoni. Pewien kaznodzieja z dawnych lat, człowiek mądry, powiedział, że grzech to jest tak, jakbyś wziął, naciągnął atramentu w strzykawkę i prysnął na białą bluzkę. Widać go w duchu od A do Z. I ludzie mówią, Bóg mi to powiedział. A ja powiem tak, diabeł ci to powiedział. A że jesteś osobą proroczą i odbierasz całą duchowość, a i to, dodatkowo to pięknie brzmi, prawda? Bo to bardzo ładnie brzmi, odkrycie czyjegoś grzechu. To brzmi bardzo jak? Sprawiedliwie. Zgadzacie się ze mną? Ja mam otwarte karty. To sprawiedliwie brzmi. Tylko, że żyjąc w Nowym Przymierzu, sprawiedliwością twoją jest Chrystus, który co zrobił? Zakrył grzech, a nie odkrył. Co robi Nowe Przymierze? Zakrywa grzech, a nie odkrywa. Co robi prorok Nowego Przymierza? Zakrywa, a nie odkrywa. Tym się różni od proroka Starego Przymierza. Bo prorok Starego Przymierza odkrywał. A prorok Nowego Przymierza zakrywa. Bo Bóg jest miłością. I Bóg mówi miłość. Amen. I musisz się nauczyć tak wycinać te rzeczy. I to możesz mieć naprawdę robotę w głowie z tym. Bo na przykład, jak niezbawiony człowiek jeszcze nie pojednany, nie mają spokoju. Niezbawiony, to niezbawiony, niezbawiony człowiek nas nie interesuje. To, co mówiłem przed chwilą, niezbawieni ludzie są do zbawienia. Nie do wychowywania, nie do prorokowania, nie do naprawiania, do niczego. Prorok niezbawionym Ewangelii może prorokować. Tylko i wyłącznie. Prorocy do niezbawionych z Ewangelią. Rozumiesz? To tylko i wyłącznie. Niezbawiony nie, to może trzymać słowo prorocze najwyżej, a prorok nie ma nic więcej do powiedzenia. Tylko i wyłącznie. Słowo prorocze, w tym wypadku na przykład słowo wiedzy, prawda? To jest zupełnie inny kaliber. Na podstawie słowa wiedzy ty jesteś w stanie odkryć grzech człowieka. Tym bardziej nie. Niezbawionego zdecydowanie nie. Możesz sobie to zastosować. Tak? Ale to nie ma nic wspólnego z perspektywą proroczą szeroko pojętą. To jest charyzmat. Zwykły charyzmat. I tutaj dalej jest napisane, Bóg jest pokojem, a więc Bóg mówi co? Pokój. Pokój. A więc Bóg nigdy nie da ci słowa, które będzie słowem przeciwnym pokojowi. Słowo przeciwne pokojowi to nie jest niepokój. Niepokój to jest słowo przeciwne spokojowi. Czyli wewnętrznemu stanowi komfortu duszy. Przeciwnym słowem do pokoju jest wojna. Nigdy Bóg nie da słowa o wojnie. Bo Bóg to Bóg pokoju. Kto jest innego zdania? Jak jesteście innego zdania, to mówcie i argumentujcie to. Pytanie? Tak? A nie jest to jakiś też, że jest wojna przeciwko diabłu, jakby jego działaniu? Nie. Przeciwko diabłu. Ja wiem, że jest pokonany, ale my jakby tak, musimy. Przeciwko diabłu nie ma wojny. Jakby Bóg w ogóle nie bierze pod uwagę
zagrożenia ze strony diabła dla nas. Diabeł dla odrodzonego z Bożego Ducha człowieka nie stanowi zagrożenia z perspektywy Boga. Z perspektywy Boga diabeł jest absolutnym poddanym wierzącego człowieka. Wierzący człowiek nie toczy z nim wojny, tylko panuje nad nim. Dlatego Bóg nigdy nie daje informacji o jakiejkolwiek formule wojny, czyli nie wprowadza w myśl chrześcijanina, proroka, tutaj tak to nazwijmy, informacji, że należy podjąć jakąś walkę z przeciwnikiem. Nigdy. Ponieważ diabeł jest pokonany, rozbrojony. My oczywiście dla swoich potrzeb rozmów my mówimy o jakiejś wojnie, walce, prawda? No bo my toczymy pewnego rodzaju starcia z przeciwnikiem i my to nazywamy dla swoich potrzeb w ten sposób. Natomiast nigdy informacja prorocza nie będzie informacją, która zawrze w sobie na przykład inspirację do wojny, inspirację do walki. Nigdy. To jest Bóg pokoju. Bóg pokoju. Również nie zawrze w sobie informacji, tak, związanej z jakimkolwiek niepokojem związanym między nim a człowiekiem. Czyli słowo prorocze nigdy nie będzie słowem, które wprowadza zamieszanie między człowieka a Bogiem. Ja słyszałem nieraz takie rzeczy, ktoś mówi, Pan mi powiedział, że relacja między tobą a nim nie jest zbyt dobra. Tak. Powinieneś naprawić swoją relację z Bogiem. To nie było słowo od Boga. Bóg tak nie mówi. I tyle, nie? To, co się w głowach nawarstwia, to może być takie. To mogą być takie. Wiecie, co w głowach może być? Takie pokłady mógł. Rozumiecie? Kilogramy mułu, które nam zostały nawalone przez religię i przez świat. Masz trochę mułu. I sam mówisz, że masz mieci za trochę mułu. A to łopata i musisz lecieć. Tak, bo to przez lata to jest było składowane. Ja wiem, ja wiecie o czym mówię, ja mówię o swoim doświadczeniu. Ja byłem przerażony ilością mułu w sobie. Ewangelia Marka 10:49. Ewangelia Marka 10:49. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go, i zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj. Ufaj. Co to jest? Bóg mówi ufność. Co to znaczy? Żadne słowo Boga do proroka nie będzie słowem, które nie będzie wiązało się z uruchomieniem wiary i zaufania Bogu. Nigdy. Słowo do proroka to jest słowo, które będzie wymagać wiary. Teraz posłuchaj bardzo ważną rzecz. Jeszcze raz to powtórzę. Nigdy jako prorok, czy osoba będąca w perspektywie proroczej, nie otrzymasz od Boga słowa nie wymagającego wiary. On nigdy do ciebie nie powie czegoś, w co byś nie musiał uwierzyć. Rozumiem? Uwierzyć. Nie ma takiego czegoś w Nowym Przymierzu. W Nowym Przymierzu wszystko dzieje się przez wiarę i za pomocą wiary. Wy w ogóle wiecie, że nawet w miłość trzeba uwierzyć. Tu kurczę jest taka jasna. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość. W ogóle trzeba uwierzyć w miłość nawet. Wszystko trzeba uwierzyć. Możesz
muszę uwierzyć w swoje powołanie, muszę uwierzyć w swoje obdarowanie, muszę uwierzyć w swoją mądrość, muszę uwierzyć w swoją nieomylność, muszę uwierzyć w to wszystko. Muszę uwierzyć, uwierzyć, uwierzyć i uwierzyć. On cały czas ciągnie mnie do zaufania do siebie. Zaufaj, zaufaj, chodź, zaufaj, zaufaj. I prorok otrzymuje słowo od Boga tylko i wyłącznie, tak? Oparte na wierze. Nigdy Bóg ci nic nie powie takiego, co by nie wymagało od ciebie stuprocentowej wiary. A jak takie coś się pojawia, to nie jest od Boga. Rozumiesz? Nie od Boga. Jak nie musisz uwierzyć. A wiara jest pewnością tego, czego? Jak się pojawia coś? Tak? Że to jest widzialne, dotykalne i nie potrzeba w to uruchomić wiary, to nie od Boga. Musisz uwierzyć. Po prostu. Bo Bóg mówi ufność. Ewangelia Mateusza 9:20 mówi tak. A oto niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego. Przepraszam, 2, nie 20, to ja czytam. 2. I przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łóżku. Na łożu, a gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Bóg nigdy nie powie do ciebie słowa, nie uwolni słowa, w którym zawiera się brak odpuszczenia grzechów. Posłuchaj mnie. Prorok nie dostanie słowa, rozumiesz, nie tylko odkrywającego czyjś grzech, ale nie dostanie też słowa, które daje choćby jeden mikron informacji innej niż przebaczenie. Rozumiesz? Tylko przebaczenie. W ogóle z Bogiem i z grzechem to jest w ogóle taka ciekawa historia, nie? Że to też musicie mieć bardzo mocno, jako osoby prorocze, wyszlifowaną doktrynę łaski. Doktryna łaski to musi być przez was wyszlifowana, że tak powiem, do takiego błysku jak szkło. Bóg w ogóle nie ma problemu z grzechem żadnym. Grzech to nie jest problem Boga. Bóg nie widzi grzechu. Ty widzisz grzech, ja widzę grzech, diabeł widzi grzech, demony widzą grzech i aniołowie Boży widzą grzech. Rozumiecie? Świat widzi grzech, ale Bóg nie widzi grzechu. W pewnym sensie jest jakby nieświadomy zjawiska. Dlaczego? Dlatego, że jedna z głównych prawd Bożych mówi: Bóg ze sobą świat pojednał przez Chrystusa Jezusa, nie poczytując mu grzechu. Dokładnie słowo nie poczytując, to jest nie odczytując, nie widząc, nie słysząc, nie doświadczając, nie myśląc o nim. I teraz on nigdy nie da ci słowa, w którym nie ma formuły przebaczenia. Prawdą jest to, że nawet jeżeli ty upadasz, rozumiesz, to nadal, tak, od strony Boga nie istnieje żaden problem. Grzech jedynie jest problemem dla ciebie, ponieważ błąd jakikolwiek, którym jest grzech takiego czy innego rzędu, wykoleja cię tutaj na ziemi i powoduje, tak, że podejmując złe decyzje, tak, oddajesz autorytet szatanowi. A więc on w
tym momencie jest w stanie do twojego życia się dostawać i twoje życie lądrować, tak? Natomiast od strony Boga nie istnieje pojęcie grzeszącego człowieka, jeżeli chodzi o człowieka odrodzonego z Bożego Ducha, nie? Zresztą tak naprawdę tak chodzi o wszystkich ludzi, bo jakby to głęboko sięgnął, to w ogóle w Chrystusie Bóg cały świat ze sobą pojednał. Zresztą grzechów ludzi, którzy nie oddali się Jezusowi, też nie widzi i one go nie obchodzą. Stąd takie pytania, czemu Bóg nie zatrzymał wojny? Czemu Bóg nie zatrzymał Hitlera? Czemu Bóg pozwolił na Holokaust? Czemu Bóg to? Czemu Bóg tamto? Jak kiedyś jednego człowieka i powiedziałem, bo Bóg nie widzi tego, to mówię, chyba jesteś nienormalny. Bóg nie widział, jak Hitler palił miliony ludzi w piecach, a mówię, nie, a co? A myślałeś, że co robił? Widział i płakał, tak? Tak ci powiedzieli w kościele? Że Bóg to widział i płakał, tak? Człowieku i co? I co? I padał deszcz większy wtedy, tak? Co za bzdury. Bóg nie widział tego, bo Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie poczytując mu grzechów, nie widząc ich, nie rozpatrując ich, nie czytając ich. Ludzie idą do piekła, bo nie przyjmują Jezusa. A nie dlatego, że Bóg do nich coś ma. Rozumiecie, o co tu chodzi? Kurczę. On się dawno w ogóle, on dawno załatwił tą sprawę. To jest to. Tak? To jest to. I oni się zderzą na sądzie dopiero, tak? Z tą mniej przyjemną częścią miłości, która się nazywa nienawiść. To oni się zderzą dopiero. Rozumiecie? Jak on tą drugą częścią miłości otworzy im drzwi do piekła. Ale dzisiaj to w ogóle to on tego nie widzi. Dopiero tam będzie te rzeczy sądził. Dzisiaj nie. Stąd nie istnieje coś takiego jak słowo od Boga piętnujące grzech. Ja słyszałem masę takich rzeczy. I wierzyłem w nie jak głupki. Tylko nie zacząłem w ogóle rozumieć tego coraz głębiej. Ja kiedyś w ogóle coś takiego zrobiłem. Modliłem się, gdzieś coś tam układałem w duchu. Piętnowałem coś tam, wiesz, jakiś tam grzech, nie? A Duch Święty tutaj mówi, a co do tego krzyża wykładasz tam? Co tam robisz? Za mało? Za mało mojej krwi? Za mało moich cierpień? Za mało moich ran? Co chcesz tutaj? Swoje 3 grosze dodać? Swoją ocenę sytuacji, analizę? Co chcesz? No i co? Nie ma takiego czegoś jak słowo prorocze piętnujące grzech. Rozumiesz? Jeżeli otrzymuje się słowo prorocze, tak? Bo możesz otrzymać, to są słowa prorocze obrazujące. Obrazują jakiś problem, obrazują to. Ale to w przekazie, tak? Nie zawiera w sobie żadnej formy, tak? Jak tylko wybaczenie. Ok? Dzisiejsi prorocy to nie są ludzie po to, żeby straszyć, huczeć, buczeć, rozumiecie o co chodzi? Tylko obrazować serce Boga. Serce Boga. Oni obrazują serce Boga. Dzisiejsi prorocy. Jeszcze raz mówię, czymś innym jest słowo wiedzy. Czymś innym jest słowo mądrości. Ja nie o tym mówię, mówię o słowie proroczym. Uczyłem o tym, bo ty możesz mieć słowo wiedzy. Słowo wiedzy może być, podchodzisz do człowieka i wykazujesz mu wyraźnie, słuchaj, stary, cudzołożysz, tak? I dlatego, że ty cudzołożysz, to otworzyłeś się na diabła. Rozumiesz, oddałeś mu takie słowo wiedzy, ty mu słowo wiedzy przyniosłeś. To jest w ogóle inna sprawa, ale do słowa wiedzy nie trzeba być prorokiem. Słowo wiedzy może każdy człowiek uwolnić, który ma Ducha Świętego. Rozumiesz? To jest słowo wiedzy, tak samo jak jest słowo mądrości. Mówisz do człowieka, człowieku, grasz w ogóle w gry hazardowe, tak? Jeżeli nie zaprzestaniesz tego robić, to w przyszłym tygodniu, rozumiesz, przegrasz dom. O, słowo mądrości zostało uwolnione. Czyli wgląd w przyszłość, że to są charyzmaty. Charyzmaty. To jest zupełnie inny kaszel. Tym posługuje każdy człowiek posiadający Ducha Świętego. My dzisiaj coraz bardziej idziemy w stronę, tak?
osób proroczych, które mają uwalniać konkretne informacje z serca Boga, tak? Bo to, że jest słowo mądrości, to, że jest słowo wiedzy, to nie oznacza, że Bóg coś powiedział. To nie znaczy, że Bóg coś powiedział. Bo słowo wiedzy to nie jest, że Bóg ci powiedział. Ty się dowiedziałeś skąd? Z duchowej rzeczywistości. Zajrzałeś, żurawia zapuściłeś, rozumiesz? Wyjąłeś i masz. Tak samo słowo mądrości. Zapuściłeś żurawia w przyszłość. Rozumiesz? W duchu. I z powrotem wróciłeś, a nie Bóg mi powiedział. To nie tak. To czy powiesz słowo wiedzy, czy nie powiesz słowa wiedzy, to czy powiesz słowo mądrości, czy nie powiesz słowa mądrości, to nie będziesz tego rozliczony przed Bogiem. To jest dziwna dopiero informacja. A wiesz, czego będziesz rozliczony na pewno jako osoba prorocza? Czy jeśli przyjąłeś słowo od Pana, to go odpowiednio zinterpretowałeś i odpowiednio podałeś. To jest to. I ruch proroczy musi to rozumieć. I ostatni element, Ewangelia Marka 6:50. Bardzo ważna rzecz, bardzo ważna. Jakby zamykająca ten cały temat, ten element. Bo wszyscy go widzieli i przelękli się. On zaraz przemówił do nich tymi słowy: ufajcie, jam jest, nie bójcie się. Co mówi Bóg? Odwagę. Nigdy prorok nie otrzyma lękliwej informacji. Nigdy. Zawsze to będzie informacja, w której prorok będzie zmuszony być odważny. I będzie to informacja też o tym, że odwaga w tym słowie, które będzie miał przekazać, będzie aspekt odwagi. W ogóle Bóg nigdy nie przekazuje rzeczy związanych z ostrożnością. Rozumiesz? W ten sposób, że na przykład uważaj. To również się mieści w słowie wiedzy, w słowie mądrości. Rozumiesz? Może być słowo wiedzy mówiące o tym: uważaj, jak będziesz jechał tą i tą drogą na przykład. Tak? Ja niejednokrotnie otrzymywałem takie informacje w postaci słowa mądrości, słowa wiedzy. Ale kiedy przychodzi słowo prorocze, i ono jest uwalniane. Tam zawsze jest potencjał odwagi. Zresztą Bóg nigdy nie będzie mówił do ciebie na przykład, nie wiem, takiego czegoś w ogóle, na przykład do ciebie. Przychodzi słowo do ciebie bezpośrednio. Powiedzmy, na przykład, wiesz, słuchaj, może byś pomyślał o tym, żeby tam zmienić tą pracę, żeby tam jakoś... Tylko to będzie informacja niosąca ze sobą bardzo silny potencjał odwagi. Powiedział, zmień tą pracę. Możesz to zrobić. Dasz radę. Nie ma żadnego problemu. Masz w sobie siłę. Masz w sobie moc. Wiesz, to taki potencjał przecież. Prawda, miłość, pokój, ufność, czyli wiara, odpuszczenie grzechów i odwaga. Sześć aspektów określających przekaz proroczy. I nikt nie ma prawa w nowotestamentowej formule perspektywy proroczej, tak? Inaczej formować perspektywy proroczej. Perspektywa prorocza ma propagować prawdę, miłość, pokój, ufność, czyli wiarę, odpuszczenie grzechów i odwagę. I jak się w cudzysłowie prorokuje inaczej, to jest błąd. Po prostu. Rozumiecie? Ludzie nie mogą być straszeni, ludzie nie mogą być poniżani, ludzie nie mogą być dyskredytowani, ludzie nie mogą być umniejszani. Rozumiecie? Tak to nie działa. Te rzeczy mają być przekazywane.
przychodzić może masa różnych. Wszystkie moje poselstwa, kazania, doradztwa i nauczania są obwarowane tym schematem. Żadne z nich nie wychodzi poza ten schemat. Nigdy. Od kiedy zrozumiałem głębię tego zjawiska. Kiedy będziecie trenowali się, musicie pojąć, że dopiero utworzenie tego schematu, tej bryły wewnętrznej spowoduje, że będziecie mogli sięgnąć po element, o którym będziemy sobie mówili na następnych warsztatach, którym jest wewnętrzne przekonanie i praktyczne używanie. Twoje wewnętrzne przekonanie nigdy nie będzie zawierało w sobie grama lęku. Nigdy. Twoje wewnętrzne przekonanie nigdy nie będzie zawierało w sobie grama nieprawdy. Nie będzie zawierało w sobie grama niemiłości. Grama niewiary. Nigdy! Dlatego jak ludzie przychodzą i mówią, mam takie wewnętrzne przekonanie. I teraz ja słucham tego wewnętrznego przekonania. A te wewnętrzne przekonanie, proszę Ciebie, jest naszpikowane lękiem. Ja mówię, wow. Kto Cię przekonał? Co za byt? Rozumiesz? Co za byt Cię przekonał do tego? Albo jest nafaszerowany na przykład antymiłością. Ja mówię, kto Cię do tego przekonał? Bóg mi powiedział. Jaki Bóg? Jaki Bóg? Nie ma takiego Boga. Albo jaki Bóg powiedział Ci coś, co jest zaprzeczeniem Jego prawdy jakiejś? Jaki Bóg? Co za Bóg? Nie ma takiego Boga. Widzicie, ludzie perspektywy proroczej mają ogromne zadanie. Tym ogromnym zadaniem jest zawężenie, a nie poszerzenie. Wszyscy wierzący ludzie mają się poszerzać. Rozumiesz? O poznanie Boga, o zrozumienie Jego serca i tak dalej, i tak dalej. Kiedy natomiast odnajdujesz siebie już jako osobę proroczą, oczywiście Ty dalej masz się poszerzać jako człowiek wierzący, ale już jako osoba prorocza musisz zacząć się zawężać. Bo jesteś bombardowany tysiącami, milionami informacji, z których większość, rozumiesz, musisz wyciąć. A to jest narzędzie do wycięcia. Od razu wycinasz na początku. Od razu szlif, od razu szlif, od razu szlif. Rozumiesz? Od razu. Wiecie, ile jest takich w ogóle ludzi, którzy w ogóle przyjmują poza tym schematem coś. I to takim idzie bez żadnego problemu, nie? Idą na przykład gdzieś, nie wiem, po nową pracę idą, nie? Ja mówię, dlaczego tam nie poszedł po tę nową pracę? A taki czułem dyskomfort w środku. Mówi, to chyba, mówi, jakoś Pan mnie zatrzymał. Ja mówię, Bóg, który mówi odwagę. Bóg, który mówi, wszystko możesz tym, który Cię umacnia w Chrystusie. On Ci dał dyskomfort wewnętrzny, żebyś nie poszedł. On Ci dał słowo. Prorok mi potwierdził. Co mam zrobić? Mówię, zabij go. Wrzuć mu trutkę do kawy na nabożeństwie. Lepiej, że go wskrzesimy pod koniec. Wiesz dlaczego? Bo Bóg nie powiedział do Ciebie tego. Wiecie, ile ludzie nie osiągają rzeczy przez to, że ominął ten schemat? Oni nie osiągają ich, dochodzą do połowy drogi. Odbierają fałszywą informację. A jeszcze prorok im potwierdzi. Rozumiesz?
widziana. Ludzie proroczy to ludzie, którzy muszą się nauczyć zawężać, wycinać ten cały syf. Rozumiecie? A nawet nie tylko syf, ale też rzeczy, które tak nie są głosem Boga. Bo masa rzeczy nie jest syfem, ale rzeczami zbędnymi. One są prawdziwe, te rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? Prawdziwe. Masa jest prawdziwych rzeczy, masa. Tylko po co ci one? Rozumiesz? Kiedyś oglądałem jeden film o takim napadzie na bank. I tam była taka grupa ludzi, mieli mądrego przywódcę. I oni rozpruli sejf. I oni tam weszli do środka. I tam były różne rzeczy. Klejnoty, pieniądze, rozumiesz? I jeden taki świeży z nimi był, bo tam ich było czterech, jednego wzięli świeżego. I ten świeży zaczął te klejnoty, ten drzew mówi, zostaw to. On mówi, przecież to są brylanty. On mówi, daj spokój z brylantami. My idziemy po jedną rzecz tylko. Poszli do jednej skrytki, która była w tym sejmie, otworzyli, wyjęli stamtąd jeden plik obligacji na okaziciela i wyszli. Nic więcej. I on do niego mówi, człowieku, wiesz, ile ty byś się, mówi, bujał ze sprzedażą tych brylantów, co my byśmy musieli robić? Pieniądze są, mówi, znakowane, na coś to wszystko. Wzięli ten plik i poszli. Czy tamte rzeczy były niewartościowe? Były bardzo wartościowe. Ale im niepotrzebne. Profesjonalizm duchowy. To jest to, czego potrzebują ludzie proroczy. Duchowy profesjonalizm. A nie, widzę i słyszę. Widzę i słyszę. Tak już się zrodziłeś z Boga. Widzisz i słyszysz. A teraz musisz zacząć to wycinać. Rozumiesz? Wycinać syf duchowy, który płynie, ok? Wycinać zbędne rzeczy, które są w duchu, tak? Wycinać naturalny ogląd sytuacji. Mnie się żygać chce, jak ja słyszę w ogóle takie rzeczy, że ludzie proroczy, oni rozpoznają po minach, po gestach, po krokach, po różnych rzeczach. Ten się tak uśmiechnął, tamten dotknął, ten pogłaskał. Proszę Ciebie, tamten podał tak rękę, a nie tak. Ja już mam ogląd sytuacji. Nie masz żadnego oglądu. Co Ty zrobiłeś? Nic nie widziałeś. Bo widziałeś, ten to miał taki w ogóle wzrok, on jest chyba na niego zły. Uspokój się. Ja ostatnio komuś tłumaczyłem, jak ktoś płacze. Siedzi tutaj jakaś siostra w Chrystusie i płacze. To ona może płakać, bo jest jej smutno. Tak? Może płakać, bo jest jej wesoło. Może płakać, bo miała właśnie spotkanie z Bogiem, tak? Może płakać, bo ma okres i tak ma. Ty! Co teraz ty zrobisz w ogóle z tym? To są cztery naturalne informacje. To ty przyjdziesz, popatrzysz na nią i powiesz do ciebie, mam dla ciebie słowo. Jakie słowo? Pan otrze twoją łzę. Przestań! Nie interesuj się tym. Wytnij to. Wiesz, o co chodzi? Wytnij to. Możesz ewentualnie podejść do niej, tak? I jej współczuć. Albo zapytać, co jest grane. Pomóc ci jakoś normalnie, zwykły sposób, po ludzku. Amen? A nie prorokuj. Nie zbieraj tych informacji. Nie zbieraj. Wyrzucaj. Weź schemat. I ucz się, jak szlifować to, co do ciebie przychodzi. Rozumiem? Sny też. Wszystko, sny w ogóle, no sny. Przecież wiesz, to jest sny. Sny. A jeszcze osoby prorocze. Osoba prorocza może w ciągu godziny odebrać wszystko. Odebrać coś od Ducha Świętego, coś od diabła, coś ze świata, coś ze swojej głowy. To jak gąbka działa. Ona wszystko wciąga.
brak weryfikacji, tak? To wielki grzech proroka. W ogóle to jeden z największych grzechów proroka. To jest brak weryfikacji. Nie weryfikuję, tylko lecę. Wiesz, o co chodzi? Nie robimy takich rzeczy. Nie robimy tego. Nie lecimy z tym prorokowaniem. Nie spieszymy się z tym. Nie robimy tego w ogóle, wiesz. Muszę iść w ogóle coś komuś powiedzieć. Ja mówię, jak ty masz parcie, żeby iść coś komuś powiedzieć, to nie wiem, co z tobą jest. Ja im dłużej w ogóle chodzę z Bogiem, tym bardziej sobie cenię milczenie. Nie muszę, to nie mówię. Dobrze mi jest, nie mówię. Siedzę, nie mówię. Ja z Bogiem coraz mniej mówię. Im dłużej się z Nim znam, tym mniej mówię. Rozumiecie, o co chodzi? Jakby mniej mamy sobie do powiedzenia. Coraz. Wiesz, to jak w małżeństwie, bo bardzo jak jesteś długo w małżeństwie, to znasz się. Znasz się. Nie rozmawia się już o różnych rzeczach, bo my się znamy za gadą. Znamy się. Rozumiesz? Jak znamy się, to znamy swoje smaki, upodobania, różne rzeczy. Znamy. Jakby nie gadamy o tym, bo o czym tu gadać, jak się znasz. Zależy mi bardzo, żebyście to rozumieli, ponieważ zdrowa perspektywa prorocza jest potężną siłą naszego ruchu i wpływem na ten świat. Rozumiecie? I nawet jeśli na początku to będzie trudne do złożenia do kupy, no bo takie składanie rzeczy jak miłość, prawda, odwaga i odpuszczenie grzechów naraz może być trudne dla ciebie. Módl się, to jest Duchu Święty. Pomóż mi poskładać ten system do kupy. Pomóż. Oto tutaj się przychodzi i się prosi Boga o takie. Pomóż mi, Duchu. To jest zupełnie nowe dla mnie. A od tego dnia później ogłaszaj, wiem jak to robić. Wiem jak to łączyć. Rozumiem te rzeczy. Duchu Święty. Amen.